Cześć, z tej strony Ujang. Dzisiaj będziemy pływać razem z Gryzorem. Tam widać jego Simsa. Cześć, Gryzor. Halo, halo. Witam serdecznie wszystkich wilków morskich. Pozdrawiam. Tak, i tym razem zamiast Murmańska wzięliśmy sobie po Simsie. I no nie wiem, ostatnio wyszedł dodatek Simsy w pracy, więc do pracy. Tak, do roboty jedziemy, a raczej płyniemy, a raczej idziemy, bo jak to się mówi, okręty chodzą, prawda? Tak to się też rozpoznaje. No ten bardziej elegancko, to jest jeden z szybszych okrętów i zwrotniejszych, a zobacz jak chodzą jego działka, to są najszybciej okręty. Nie, no to jest w ogóle masakra, jak on szybko strzela, to jeden pocisk nie zdąży dolecieć do celu, a już drugi go ściga. Tak jak mówili po prostu. Tak, tak. Tylko no, trzeba po prostu na odpowiednią odległość podpłynąć, no i wtedy zrobić dobry użytek z tej szybkostrzelności. No, zasięg niecałe 11 km, więc no, jest to okręt do walki bezpośredniej torpedy. Wręcz. Tak, do walki wręcz prawie na burdarzy. No, torpedki też nie są jakieś z mega dalekim zasięgiem, ale za to mają porządnego łupnia, jak już trafią. Dlatego no ja dużo strzelam z tego okrętu. Traktuję go jako takiego szybciożka z karabinem i... No on wymusza swoją, no nie wiem jak to nazwać, konstrukcją powiedzmy, albo swoimi zaletami wymusza taki właśnie styl gry. Dokładnie. Podobnie do piątki amerykańskiej. No to siódemka, ale piątka też taka tego typu jest, że właśnie dużo strzelać i będzie dużo kasy. Coś można do portfela wrzucić zawsze. O proszę. Już źle powiedziałem, wiesz, 12,8 na zasięgu. 12,8, no widzisz. Wiesz, już jak dobry, jak średni krążownik, bo większość. No tak. Tak właśnie wali. Tak mi 12,8 to od razu z St. Louisem się kojarzy, bo mniej więcej miał taki zasięg. Nie pamiętam w tej chwili jaki dokładnie. Bo ja nie mam tego okrętu, wiesz, jestem w mniejszości, dla mnie on jest za powoli taki. Znaczy wiesz, on jest super jako pierwszy kontakt z grą. To on jest fajny, tak, bo on jest taki tak. poczciwy, taki, no, taki swoje wolny trzyma. Krąg, nie? Tak. 10 km. O. Dobra. Oj, kurczę, mnie zmylił gość. Dobra, ale my tutaj gramy tak a la krążownik. Widzę rozgrywkę. Nie ma co się tam pchać na tą rebiatę, bo jak odpalą, to nie będzie co zbierać. No tak. Musimy tutaj widzom powiedzieć, że bardzo dużo nowych graczy się pojawiło w związku z tym, że beta jest sprzedawana razem w sklepie Wargamingu, razem z okrętami premium, więc bardzo dużo okrętów premium na meczach się pojawia. No i co za tym idzie nowych graczy, więc czasami... No jest to tak zrównoważone, można powiedzieć, bo te okręty premium no troszeczkę są może jakby ułatwiają troszeczkę sprawę, a ja z drugiej strony prowadzą je dosyć niedoświadczeni kapitanowie, no i z tego względu można coś tam na nich napykać sobie, jakby ktoś miał taką ochotę. No, zobaczymy, czy będą schodzić pierwsze simy, nasze, czy kogoś innego. No bo tutaj simów troszkę rzuciło. No, już jeden sim nie żyje, to nasz sim. I jeszcze zostało 5 razem z nami, więc... Poszedł do pracy i nie wrócił. Tak, ciężka praca. No zobacz jak się kurczę tam ładnie trzyma. Weź trochę cofnij, bo już zaczyna zbierać. To delka wyszła, coś takiego. No tutaj strzelam ogólnie z przeciwpancernej w większości wypadków. Właśnie, zapomniałem przełączyć. No ja też, jakoś no, nie... No teraz sobie strzelałem z tej, żeby zobaczyć ile wpada, ale... Mega rewelacji nie ma. Chociaż z drugiej strony też źle nie było. Ale powiem ci, rewelacją jest za to tutaj ta szybkostrzelność tego Simsa. No nie mogę się, wiesz, nadziwić. No są szybsze, które strzelają w 5 sekundy. No właśnie piątka. Patrz, Miyogi fajnie parkuje teraz, przepraszam, że ci przerwę, ale Miyogi ładnie zaparkował na wyspie, można go tam obić ładnie. No zanim tam dopłyniemy, to już go nie będzie. Ale jest w zasięgu. Nie ma. Zaraz, że będzie. Na pewno zaparkował? Już płynie? A jakoś tak mi się wydawało, że... Aj, no zaparkował. O, widzisz? Dobra, nawija do przodu.
Ale zobacz, zobacz, tu przed tobą masz isokazę. Uważaj, bo mogą torpedy zaraz pójść w ciebie. Tak, tu, no. Działka trzeba obrócić i go zmienić. Nie? Już puścił torpedę, ale niecelnie. A ile puścił? O, dwie? Nie wiem czemu. Kurde, ale mnie ktoś zjechał. Może więcej nie miał. Oj, wiesz co? Ktoś mi tutaj wystrzelił. Friendly fire, tak zwany. Miły sąsiad, tak? Tak, miły sąsiad. No niestety. Nie udało się nic tutaj nastrzelać, ale postaram się tutaj z zawyspy cokolwiek ugrać. Może właśnie tego isokazę właśnie zdejmę. No, i zatopiłem gościa. No, we mnie ładnie zaczęli tu naparzać. Musimy się stąd wycofać, bo tu już jest kaplica. Nie, zakątek śmierci. Ile ich tu płynie? No, trochę jest. Ale można torpedy puścić i na ślepo praktycznie. Że one są no właśnie krótki, mały zasięg. Bez rewelacji. Tam jest niszczyciel w tej chmurce. I chyba zaparkował. Kurde. Ajajajajaj. No, ja już chyba wyautowany zostanę za sekundę. No niestety. To już był zakątek śmierci. Nie wiem jak ty to przeżyłeś. Tak, manewrować. Dostałem od Miyogiego jedną mocną salwę. No, to wystarczy, zobacz teraz. Drasnął mnie po prostu i już było po mnie. No dobra, także standardowo przełączam się już w tej chwili do ciebie na pokład. Nie wiem tylko jak się przełączyć bezpośrednio do ciebie. Znasz jakiś trik? Nie wiem czy jest taki. Możesz tylko patrzeć nie z mojej kamery. Ale mnie trafił z Kubana. No. Oj. No niestety. Tak jeszcze poszły torpedy i trafią w coś. Może. Ale tak toniesz, nie toniesz, jakoś dziwnie cię zabili. No, dostał z jednej torpedy. O, jeszcze dwie? Jeszcze nie, już są za. No, Simsy nie dały wielkiego łupnia. Simsy w robocie, niestety. W robocie się nie spisały dzisiaj. No ja mam jedno zatopienie, dwie cytadelki. Tak jest. Elegancko. Tylko, że kurczę, bitwa nam się nie skończy, więc będziemy musieli drugą sobie zagrać na czymś innym. Dobrze, to wychodzimy i gramy drugą bitwę od razu, bezpośrednio. Tak jest. Szybki powrót do portu. To co, na Grebiańszczym? Jak już jedziemy premki, to możemy... Może być premki. Jakiś tytuł się premiumowy da. Dobra. Grebiańszcz. Niech będzie Grebiańszczy gotowy. Ja dzisiaj znowu przy Ailu. No tak, coś kurczę. No dobrze. No ta pora już tak wiesz. Już przy sobocie, po robocie. Chociaż dzisiaj nie sobota. Nie będziemy zdradzać tutaj takiego tych insiderskich wiadomości, jaki się dzień, ale można powiedzieć, że przy sobocie, po robocie. Tak jest. No kiedy, jak nie na weekend? Kiedy? No tak, no. To już nie te lata. Studenckie, że się na... Nieważne było, czy to weekend, czy nie weekend. Był czas, nie było tych obowiązków, można było się bawić. Tak. To studenta prawo. Może teraz na A punkt się udamy, jak wtedy był. Udajmy się z misją pokojową na A. A znowu nas rzuca, lubi tą mapę dla nas. Może coś zamówiłeś. No może, ja mam tu. Albo twój ten cheat taki dobrze działa, ten połączenie aimbota z dobrym czymś do losowania map. Tutaj też ten okręt możesz strzelać nawet lepiej niż Sims, jeśli chodzi o wygar, bo ma lepsze działka, ma 130
i też przeładowuje w tak samo krótkim czasie, tam 5 sekund i wali. Tyle, że się nie obracają aż tak szybko, ale też nie kręcą się wcale wolno. No tylko jedną rzecz trzeba podkreślić, że no, grając niszczycielami, no to niestety tutaj tak, jeżeli chodzi o strzelanie w ogóle z działek, to, no, to znaczy do pancerników to nie strzelajmy. Znaczy, no bo, jak na nas nie patrzy i nie jesteś... Jak na nas nie patrzy, to tak. No, ciągle, ja mam, można go tam po plecach podrapać. No, to pamiętaj, że każdy strzał, każdy damage, jaki wejdzie, to więcej kasy, a grasz premką, która ma, nieważne jaki będzie rezultat, ważne, żeby jak najwięcej kasy zarobiła. No i punkt. Ja jestem z charakteru filantropem raczej, także wiesz, na pieniądzach mi tak nie zależy. I kupiłeś premki, mówisz. No właśnie. No. Tutaj zostałem przyłapany na gorącym uczynku, tak to nazwę. Tak jest. Jest takie określenie wśród moich znajomych, ci co grają, mają konta premium i no to akurat na czołgach, czołgi premium się nazywają premium nuby. Premium nuby. No. No ale cóż, tu nie o to w tym chodzi właśnie, żeby no nie wiem, kupować jakieś, że premium okręty są jakieś mega, mega super, bo jak wiecie, są lepsze i gorsze. Chodzi właśnie, żeby sobie pozarabiać na lepsze cacka wyższych tierów. A tutaj pewnie będzie tak jak to w innych grach wargamingu. Długo się grało, zanim się wbije dziesiąte tiery. Będzie pewnie masa drzewek różnych. Tutaj zaczynamy dopiero. Są dwie nacje, więc na początek będzie na pewno tych nacji znacznie, znacznie więcej. Tym bardziej, że mają dosyć duże pole do manewru, jeżeli chodzi o implementowanie tutaj kolejnych flot, kolejnych marynarek wojennych, więc tutaj na pewno będzie to, no moim zdaniem, troszeczkę ciekawiej niż w przypadku czołgów, no bo jednak tutaj te marynarki wojenne poszczególnych krajów no zdecydowanie się od siebie różniły pod względem zarówno jakościowym, jak i ilościowym, więc oj, kurczę. Grimiaszczy, używaj jeszcze, swoich tutaj. Jeszcze potężna marynarka, jakiej tutaj nie ma, to brytyjska. No tak, najważniejszej właściwie. No, ona powinna być tutaj dosyć szybko, ale nie dziwię się, że wzięli Amerykanów i Japończyków, bo to w końcu walczyli ze sobą i to na morzu chyba najwięcej. Czy ktoś walczył równie dużo? No, Niemcy z Anglikami. No, ale to uboty, nie? To raczej pod wodą bardziej. Tak. Jeżeli chodzi o lotniskowce, pancerniki, które były w użyciu podczas II wojny światowej, no to faktycznie Amerykanie i Japończycy tutaj przodowali, jeżeli chodzi o klasyfikację stoczonych bitew, czy też potyczek różnych morskich. O, jak ładnie tutaj mi zaparkował ten... jak on się nazywa? Kto to jest? San Luis. No, San Luis może być. Ale oszukał mnie, wiesz, bo myślałem, że wypłynie zza wyspy i akurat na moje torpedy wejdzie, a tymczasem on się zatrzymał, zaparkował na wyspie i nic ci z moich planów. No tutaj z tej chmureczki po twojej lewej będzie wypływał okręt. No, kurczę, zaparkował. No to do tego San Luisa można, bo tylko kurczę wystrzeliłem już torpedki. Kurde, St. Louis mnie zmasakrował swoją artylerią. A nie masz torped? Czy strzeliłeś? No strzeliłem, właśnie mówię. Chciałem go przechytrzyć odrobinę. I myślałem, że się nadzieję na to, co wypłynie zza wyspy, ale niestety nie udało się. No, fajnie, widzę, Grymiaszczy mi się tutaj elegancko naprawił sam. W tej chwili. Masz załogę pewnie troszkę wyszkoloną. A właśnie chyba nie, wiesz? Zobacz, na swoją prawą. Nie wiem, czy torpedy już gotowe, można by było huknąć. Już się zaczyna chować. Aż tu jest co walić. Chester, co to kurczę za Chester? No właśnie, co Chester robi na tym tierze, jestem ciekaw. Poszły torpedki w San Luisa. Zobaczymy, czy wejdą. Twoje też? Zobacz, tutaj sąsiada też poszły. No, zobaczymy, kto trafi. Może nikt? O, chyba sąsiad będzie szybszy. No, zobacz, San Luis robi unik i może nic tam nie wejść.
No właśnie. I to jest właśnie moment dla mnie. Niech tylko on wyrówna kurs. No myślisz, czy ty swoje tam dorzucisz? No ja tam dorzucę, właśnie dorzucam w tej chwili. I tak, tutaj puścimy mu jedną salwę. Musisz walić ostro w lewo. Ostro w lewo będzie pewnie uciekał, bo się zaraz. No właśnie. Co tutaj mamy? Chesterka. Właśnie widziałem mu tam za plecami się czaił. Tutaj w ogóle jest sporo. Tam środek widzę, że jest stracony. Kurde. I już po engine'ie. Kurde i bomby. No wsz... Niestety. Ale jeszcze torpedy idą prosto w San Luisa. Może trzy wejdą. Oj, ktoś mi go zmiótł z powierzchni ziemi. Z powierzchni morza. I jak zwykle już podczas tych naszych wspólnych nagrań przełączam się na twój okręt, żeby towarzyszyć tobie. Popatrz tutaj w bokę, ładnie powinien zgarnąć wszystko Chester i łapie wszystkie trzy. No, widzę właśnie. Akurat się załapałem na ten widok, także no, widzowie tutaj... początkujący gracz chyba, nie? Chester. Ale czemu go rzuciło na taki wysoki tutaj, na piąty tier? Chester to jest Paski drugi. Wiesz, bo był z Feniksem czwóreczką. Oho. I Feniks opchnął do góry, tak często jest. No, dlatego tak jest, że jak na przykład ktoś weźmie tier 10, a ktoś pierwszy, no to będzie grał z dziesiątkami, a nie z jedynkami, więc logika raczej jest jak... No racja. No kurczę, San Luis, taki poczciwy okręt, jak mówiliśmy, a ładnie mnie wykończył. No to wiesz, on ma siłę ognia przednią, jak się już mu da szansę, to zrobi papkę. No, ale, no mówię, jedną salwę wyłapałem, pierwszą, no to pouszkadzał mi praktycznie wszystko. I ster, i maszynę, i jedną wieżę, więc jeszcze pożar mi zrobił, także co mu? Zagotowało się u mnie na pokładzie. No to ciekawe, z czego walił, że tyle, może właśnie z tej, z amunicji tej podpalająco-burzącej. Tak, tak, no na to wyglądało, że taką serię i to wyłapałem chyba z 5 pocisków na raz i... No i to był mój początek mojego końca. No ogólnie tak drużyna wygląda nieciekawie. No, tutaj jest kolejna przegrana bitwa. Chociaż może jeszcze coś się tutaj uda nagrać. Zobaczymy. Płynę na Yubari. Premka na premkę. Co ten Yubari robi tak na tyłach tutaj? No, zwiedza. Nowa mapa, nowa gra, może dzisiaj ściągnięta, więc sobie zwiedza mapę. Tam masz Kongo, po lewej stronie. Ale to... Ani szkoda torped, o zobacz, Yubari we mnie walną. No, zawsze widzę. Do torped najlepiej frontem kurwa robi. O, brzydko, duje. Ale nic nie weszło. Nie, jednak weszło. No tak, ale to tam za jakieś grosze. Sam dostał za 1200. Niech się obróci, zaraz może do końca mapy dolecie. Ale drugi Yubari w ciebie bije też. Z lewej burty. Troszkę manewrujemy, żeby nie było tak łatwo. Więc ja się zabawię teraz w komentatora. Proszę Państwa, otóż samotny Uyea na pokładzie Griemiaszczego zmierza się z dwoma Yubari, które ostrzeliwują go. To z prawej burty, to z dziobu. Zobaczymy, czy naszemu dzielnemu wojownikowi, krwawemu mścicielowi z poprzedniego odcinka uda się faktycznie pokonać tych szczurów morskich w przeciwnych okrętach. No, chłopaki tutaj coś chyba nie ogarniają, coś tak jakoś, tak biją, nie biją. Mocno biją, tylko nie trafiają. Cóż to się dzieje? No faktycznie, jakoś z celnością na 5 km już nie powinno być problemu, a tu widzę ten z lewej burty tak jakoś, nie wiem. Nie krasz, bo jeszcze trafi za to. Nie no. Oj, oj, no właśnie trafił. Aj, już namierzałem go. The enemy is about to win. Szkoda. A co z tym? Nie. Zobaczymy, czy coś tam ma szansę wejść. No, może, patrz, jakby trzy weszły w niego. Wejdą? Jedna, tam starszy chyba jedna, tak mi się wydaje. Oj, te dwie mogą wejść, patrz, jak się zawija.
Już ma pełno w portkach. Nie, chyba da radę, co? Wejdzie. Aj! I nic. No widzisz, no. Dobrze się zawinął. Nie udało się. No cóż, no, niestety. Pobacili nas, mówiąc krótko. No tak, ja obiecuję, że następnym razem będę bardziej przygotowany i tutaj będę stanowił znaczącą siłę ognia w tej rozgrywce. To cóż, żegnamy się w takim razie, moi drodzy. Wielkie dzięki za oglądanie. Pozdrowienia dla widzów Gryzora. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach naszego wspólnego koopa. Cześć.